No dobrze, to może rozpoczniemy od sprawdzenia listy obecności, jeżeli jesteśmy przygotowani do tego, tak, żeby wiedzieć, mieć potwierdzenie kworum. Bardzo proszę o zaznaczenie w kółeczku obecny, obecna i przekazanie przyciskiem przekaż. Zagłosowało, ale widzę, że jeszcze pan radny Pitucha nie oddał swojego głosu. A jest. Jeszcze kto? Pan radny Pitucha. Dzień dobry, witam. A, jest pan radny. Znaczy, werbalnie przynajmniej. I proszę zaznaczyć, że pan radny Zbigniew Ławniczak kłopoty techniczne usiłuje się połączyć. Także proszę na liście obecności zaznaczyć, że pan radny rozpoczyna z nami. Dobrze. Dobrze. Czyli mamy 10 radnych, tak? Na liście obecności. O, zaraz sprawdzimy sobie. Proszę sprawdzić, czy państwa nazwisko się znajduje na liście i potwierdzenie obecności. Dziękuję bardzo. Zatem możemy przystąpić do realizacji posiedzenia. Niniejszym otwieram posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin. Witam zaproszonych gości w osobach pana Tadeusza Łobody, przewodniczącego Rady Sportu Miasta Lublin. Widzę, że jest z nami pan redaktor Nowacki, pewnie pan prezes Jakubowski, bo Fundacja Wolności się wyświetliła. Witam państwa dyrektorów i panie i panów radnych. Otrzymaliście państwo porządek posiedzenia. Czy do tego porządku byłyby uwagi lub wnioski? Nie widzę, zatem stwierdzam, że będziemy realizować porządek posiedzenia zgodnie z jego rozesłaną treścią. Informuję również, że pani prezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak jest pod telefonem, gdyby były do niej pytania, i serdecznie państwa pozdrawiam, bo nie ma obecnie dostępu do komputera. Zatem przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok. Druk numer 891-1. O, i witamy również młodego obywatela. Niech się do pracy społecznej przystosowuje. Czy wcześniej zaczyna? Wcześniej. No. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, tak? Żeby klasyka zacytować. Nie widzę. Darku, przepraszam cię, ale coś tutaj radny Pitucha pisze, czego słyszymy. A ja na przykład go nie słyszę. Nie słyszymy, zaraz. Teraz słychać, czy nie? Nie. A bardzo cicho. Tak, teraz słychać, Tomku, tak, słyszymy teraz. To zaraz ustawię sobie inaczej mikrofon, natomiast ja nie mam zaznaczonej obecności przy nazwisku, więc poproszę o zaznaczenie, że jest. Oczywiście. Proszę potwierdzić. Pani Sylwio, jeżeli nie ma pana radnego Pituchy, proszę do protokołu, że pan radny od początku komisji uczestniczył w posiedzeniu z przyczyn technicznych. Jego potwierdzenie nie znalazło się na wydruku elektronicznym. I przepraszam najmocniej, jakbyście państwo, nie mówiąc, wyłączali mikrofon, to wtedy będzie nam się lepiej pracowało, bo jest jakiś pogłos. O, dziękuję bardzo.
już jest idealnie. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Bardzo proszę, pan radny, pan przewodniczący Zdzisław Wrost. Jeszcze raz dzień dobry. Ja chciałbym zapytać, z czego wynika zmiana struktury finansowania projektu Rewitalizacja Przyrodnicza Parku Ludowego? Z czego wynika po prostu ta zmiana tej struktury? I skoro i chciałbym spytać, w jakiej kwocie teraz miasto będzie miało partycypowało po prostu w tym projekcie? Bo chyba wycofujemy 2 miliony złotych blisko z tego projektu i chciałbym spytać, jak, na jakich to zasadach wszystko jest i jakie teraz będzie miasto miało właśnie koszty partycypacji w tym projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Ktoś z państwa dyrektorów? Pani dyrektor Puton? Czy się słyszymy? Tak, tak słyszę państwa. Dzień dobry. Dzień dobry pani dyrektor. Można prosić o odpowiedź panu przewodniczącemu Drozdowi? Tak, oczywiście. Macie państwo zresztą w uzasadnieniu napisane, zmiana struktury finansowania Parku Ludowego związana jest z tym, iż wycofujemy środki własne, natomiast będziemy finansować to zamiast wkładu, w postaci wkładu własnego będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1 950 000. Także nie zmienia się tutaj żadna, dofinansowanie się nie zmienia, natomiast zamiast środków własnych są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ja jeszcze dopytam, czy to są te środki, które państwo ściągnęli z remontu szkoły na ulicy Weterów i to tak dowolnie można po prostu te rządowe środki przekazywać? Były na szkołę przykładowo, ściągnęliśmy ze szkoły tam, nie wiem, czy tą kwotę, czy większą, bo ogólnie chyba tam jest ponad 4 miliony złotych ściągnięte z tego zadania i tutaj sobie jakby przerzucamy do Parku Ludowego, wycofując jednocześnie pieniądze miasta. Jak to funkcjonuje, pani dyrektor? Środki są przyjęte na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z przepisami i jest plan finansowy do tego rachunku. I oczywiście jest to wprowadzone do budżetu miasta. Natomiast tak jak są inne zmiany w planie, tak samo i tutaj możemy dokonywać tych zmian w planie i nie jest to w żaden sposób zabronione, ponieważ środki mają być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji. Z Weterów z wiadomych względów zostały one zmniejszone z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia tej modernizacji i dodatkowe roboty. Także one będą owszem finansowane, ale w roku przyszłym jeszcze z tych środków funduszu rządowego. Na dzień dzisiejszy wydane jest z tych ponad 35 milionów około 17. Dziękuję bardzo. Trwałe przesunięcie, tylko związane ze zmianą harmonogramu prac na Weterów, jak dobrze zrozumiałem panią dyrektor. Dziękuję bardzo. Ewentualnie będą jeszcze inne, ponieważ by zostały podane całość środków, a część wyposażenia nie będzie wydatkiem inwestycyjnym, więc tutaj też będą zmiany, a muszą być tylko i wyłącznie wydatki inwestycyjne. Rozumiem. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Ja mam pytanie. Bardzo proszę, pan radny Pitucha. Właściwie chyba dwa pytania. Pierwsze dotyczy kultury fizycznej i tego zwiększenia na wydatków o milion na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych. I prosiłbym o wytłumaczenie tutaj, no bo MOSiR jest spółką, która korzysta zresztą z dotacji na te
czy tam z refundacji miasta, więc chciałbym zapytać tutaj o ten mechanizm po pierwsze, a po drugie, jaka jest, jak ma się ta kwota 1 000 000 zł do ubytku, jeżeli tutaj mówimy o utracie dochodów, to czy to pokrywa w całości tą utratę, czy ile jeszcze będziemy musieli do tego dołożyć. I druga rzecz, bo nie będę miał gdzie zapytać, pani dyrektor, chodzi mi o tak znaczące podniesienie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi o 6,7 miliona, a o 6,300 tylko na odbiór i zagospodarowanie. Poproszę o informację w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Widzę, że jest z nami pan prezes Marek Szpoz, więc pewnie w pewnym zakresie, czy te środki będą wystarczające dla MOSiR-u, czy też będzie konieczne uzupełnienie, to odpowie, a w tej chwili oddaję głos pani dyrektor. Bardzo proszę. Więc proszę państwa, jeśli chodzi o MOSiR, to tutaj mamy finansowanie jakby dwutorowe. Jedno jest w postaci objęcia udziałów i była to kwota w roku bieżącym 4 milionów złotych. I były środki, które były zaplanowane na utrzymanie obiektów 6 milionów złotych. W miesiącu wrześniu skierowaliśmy do państwa prośbę o zwiększenie również związane z tym, iż w znacznej części obiekty MOSiR-u były zamknięte, kwotę 2 milionów złotych i teraz jest ten 1 000 000 zł. Ja mam nadzieję, że więcej już nie będzie, bo nie bardzo jest co prawda z czego i mam nadzieję, że MOSiR te niezbędne koszty, które są związane z funkcjonowaniem spółki, wypłatą wynagrodzeń pochodnych, będzie mógł z tego zrealizować. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zwiększenia o blisko 6 800 000 wydatków związanych z systemem zagospodarowania odpadów, no to system, tak jak w roku ubiegłym, niestety nam się nie bilansuje. Nastąpiło znaczące zwiększenie, szczególnie w drugim półroczu, właściwie od czerwca, ilości odpadów, które są wywożone, między innymi do zakładu, który zajmuje się przetwórstwem tych odpadów, czyli gdzie miasto te odpady odprowadza. I od lutego Związek Gmin Ziemi Lubartowskiej, który prowadzi ten zakład odpadów, utylizacji, no znacząco podwyższył stawkę za przyjęcie tych odpadów, stąd no niezbędne jest, abyśmy niestety musieli byliśmy do państwa wystąpić o takie zwiększenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy jest potrzeba uzupełnienia przez pana prezesa? Czy pan prezes jest z nami? Nie słyszę. Czy słyszy nas pan prezes Marek Szpuzler-Szpos? Nie słyszę. Dobrze. Przestało być słychać pana przewodniczącego. A bo ja wyłączam mikrofon, jak nie mówię. Że wyczerpująco. O, pojawił się pan Zbigniew Ławniczak. Witamy. Cześć, pozdrawiam was wszystkich, radnego. Kochani. Witamy, witamy. Tak jest. Te kłopoty techniczne, rozumiem, rozwiązane. Tak jest.
Nie ma, nie widzę dalszych pytań, więc przeszlibyśmy do zaopiniowania projektu uchwały. Poproszę o przygotowanie procedury głosowania. Za chwilę pewnie panel głosowania nam się wyświetli. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok, druk numer 891-1. Proszę wybrać stosowną opcję i przyciskiem przekaż zatwierdzić głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 7 głosów za, 1 przeciw, przy 3 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę. Przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 481 łamane przez 12 łamane przez 2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin, druk numer 892-1. Nie widzę radnych ani pan zgłaszających się, więc przystąpimy do zaopiniowania tejże tego projektu uchwały znajdującego się na druku 892-1. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Proszę wybrać opcję. Panel głosowania jest już i zatwierdzić przyciskiem przekaż. Nie, to nie jest. To jest tylko. To jest monitor tylko. Chyba, że te głośniki po prostu wyłączyć. To trzeba by. Nie, kabel. Głośniki oddzielnie są być na oddzielnym kanale. Powinno normalnie być słychać. Nie, może odcinać. Może odcinać nie te, co ma wewnętrzne, bo to kamera ma głośniki. A kogo mamy, przepraszam, na linii? A jakim problemem? O, słychać nas teraz, tak? Tak, witamy pana prezesa. Tak, słychać pana. Nie tak. Było nas słychać cały czas i nie mogliśmy sobie poradzić się z głosem. Przepraszamy bardzo. Rozumiem. Ale teraz doskonale słychać nawet więcej niż jeden głos. Tak jest, jest jeszcze prezes Komorski również. A witamy pana prezesa Krzysztofa Komorskiego. Panie przewodniczący, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy zamykać listę? Bo... Ja mam problem z głosowaniem. Aha. Właśnie zgłaszam, że nie mogę, nie mogę wcisnąć tej kropeczki i niestety chyba niechcący za szybko przekaż. Jeżeli pan przewodniczący tak zdecyduje, to możemy dopisać, tak? Że pani, czy pani przewodnicząca Monika Kwiatkowska wyraża wolę, żeby dopisać? Jasne, proszę do protokołu, że byłam za. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że doliczając głos oczywiście pani przewodniczącej Kwiatkowskiej, że za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 7 osób, przy 4 głosach wstrzymujących się komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca, Lublinie spółka z o.o., druk numer 898-1. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Ja mam zgłoszenie. Tak, a to przepraszam, nie widziałem. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Pituka. Chciałbym poprosić o uzasadnienie tej uchwały, ponieważ to, co mamy tutaj pod tytułem uzasadnienie, to nie jest uzasadnienie, jest to tylko opis faktów, które tutaj nastąpią i jakichś tam danych dotyczących samej działki. Natomiast ja chciałbym zapytać o to, jakie jest uzasadnienie tego działania, czyli przekazanie majątku miejskiego spółce
no oczywiście miejski, ale co jest istotą tego, dlaczego w ogóle to robimy, poproszę o uzasadnienie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Tutaj mamy opcję, bo widzę, jest pan dyrektor Łukasz Mazur, może od pana dyrektora Łukasza Mazura zaczniemy. Zapraszam, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry szanowni państwo radni. Jeżeli chodzi o uzasadnienie do uchwały w sprawie wniesienia aportu w postaci nieruchomości 160/15 do spółki MOSIR. Spółka jest użytkownikiem, dzierżawcą tej nieruchomości od początku funkcjonowania spółki. Ta nieruchomość jest wykorzystana przez MOSIR. Wszelkie nakłady, które dotychczas wykonywane były wykonywane przez spółkę jako dzierżawcę na majątku powierzonym tej spółce. Uzasadnieniem merytorycznym przekazania do spółki jest fakt, że jeżeli spółka będzie posiadała tą nieruchomość na własnym stanie majątkowym, będzie mogła korzystniej rozliczać przyszłe nakłady remontowe, jak również nakłady inwestycyjne. Dotychczas nie było możliwości amortyzowania tych nakładów. Będzie, jeżeli spółka będzie posiadała ten środek jako własność. Również pod względem ekonomicznym spółka obecnie ponosi koszty w postaci dzierżawy od gminy terenu tej nieruchomości wraz z zabudowaniem. Jeżeli spółka będzie właścicielem, nie będzie ponosiła tych obecnych kosztów, co będzie korzystniejsze ze względu na funkcjonowanie spółki. Jeśli są dodatkowe pytania, to służę. Ja od razu poproszę oczywiście o czynniki finansowe, bo ubytek podatków od nieruchomości czy czynszu dzierżawnego to są konkretne pieniądze w naszym budżecie. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, spółka obecnie ponosi koszty podatku od nieruchomości. Również jako właściciel będzie ponosiła w dalszym ciągu ponosiła koszty podatku od nieruchomości. Obecnie płaci jako dzierżawca, po przekazaniu aportem będzie płaciła jako właściciel. Jeżeli chodzi o czynsz dzierżawny, oczywiście to zostanie zdjęte ze spółki. Tak, rozumiem, że spółka, panie przewodniczący, mogę dalej? Tak, bardzo proszę. Rozumiem, że spółka i tak ma czynsz pewnie zmniejszony proporcjonalnie, więc jakby pan mógł podać w ogóle, jakie to są kwoty. Natomiast mi chodzi o później jakby używalność tych obiektów przez miasto. Czy tutaj, jeżeli chodzi o warunki ekonomiczne, no bo miasto przyłoży przecież na dostępność godzin, chociażby Kali Globus, dostępność dla klubów sportowych, dla organizacji pozarządowych, czy tutaj będzie to w jakiś sposób zapisane w jakiejś umowie, bo rozumiem, że nie w umowie tego przewłaszczenia, tylko w jakiejś innej umowie. Szanowni państwo, spółka MOSIR prowadzi działalność misyjną od początku powstania spółki. Realizuje zadania własne gminy w zakresie sportu i rekreacji. I obecnie obiekt Globus jest udostępniany w głównej mierze klubom sportowym, szkołom na zajęcia prowadzone przez poszczególne kluby. Tak będzie również po przekazaniu. Taka jest właśnie działalność spółki MOSIR i to się nie zmienia. Obiekt będzie wykorzystywany na takich samych zasadach jak obecnie. Jeszcze prosiłbym o informację już, może nie teraz, ale taką pisemną na maila na przykład, odnośnie innego majątku, w ogóle odnośnie zestawienia majątku, którym dysponuje w tej chwili MOSIR i czy to, co zostało wniesione aportem w czasach przeszłych,
dalej jest na stanie spółki, czy te tam się jakieś własności zmieniały. Taką informację poprosił, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor jeszcze chce coś dodać? Oczywiście mogę przekazać pisemnie taką informację, natomiast majątek, który był wnoszony do spółki, w dalszym ciągu jest na stanie spółki. Nie jest to majątek, który podlega zbywaniu, tylko jest przekazywany w celu prowadzenia konkretnej działalności zgodnie z przeznaczeniem. Aportem w na przełomie 2016-2017 roku było przekazanie stadionu Lublinianki do Mosilu. W ostatnich każdym roku były prowadzone inwestycje na tym stadionie i jest cały czas własnością Mosiru. Jeżeli chodzi o koszty dzierżawy na podstawie obecnej umowy, poproszę pana prezesa o wypowiedź w tym zakresie. Szanowni Państwo, aktualne koszty z tytułu dzierżawy obiektów pod nazwą Hale to jest 50 tysięcy złotych miesięcznie. Było słychać mnie, czy nie bardzo? Halo? Tak, było słychać pana prezesa. Więc o takiej kwocie możemy ewentualnie mówić o zmniejszeniu. Po wniesieniu tego aportem. Oczywiście tam jeszcze są jeszcze drobne elementy, które wyjdą, ponieważ cała działka była obarczona roszczeniami zwrotowymi, więc nie będzie to w pełni cała dzierżawa, jaka była dzierżawa, to co my uzyskamy ze strony miasta. Ale podstawowe główne hale, biurowce, parking, wszystko to będzie łącznie ze stokiem. Ostatnie pytanie, panie przewodniczący, Tomasz. Bardzo proszę. Dlaczego rysunek, który mamy tutaj w uchwale, zawiera właśnie takie dziwne kształty? Być może pan już odpowiedział na to pytanie, ale jakieś takie wąsy wcinające się w sąsiednie działki i no takie po prostu są, jest to nie geometryczne, tylko takie jakieś właśnie dziwne. Przepraszam, ale moja odpowiedź właśnie już zawierała nie wprost, ponieważ były tam te roszczenia i dopiero po Urząd Miasta po wykonaniu tych zwrotów mógł wydzielić tą działkę i tak jest wydzielone. Bo tam mieliśmy sytuację odzyskiwania, szczególnie na dole, jeżeli chodzi o działkowe. Okej, dziękuję bardzo. Ja tylko dwa zdania może od siebie, bo ta operacja wydaje się jak najbardziej uzasadniona, gdyż spółka ma to, co pan dyrektor powiedział, charakter misyjny, czyli innymi słowy mówiąc, realizuje podstawowe zadania miasta w zakresie sportu i rekreacji, kultury fizycznej. No i chyba wszyscy państwo macie jakby przekonanie, że nigdy spółka MOSiR nie będzie spółką dochodową, bo to miasto narzuca pewne obowiązki i ograniczenia w korzystaniu z obiektów, nawet jeżeli przekaże je na własność MOSiR-u, to tak będzie to zobowiązanie do chociażby udostępniania klubom sportowym tego i innych obiektów na cele prowadzenia swojej działalności sportowej czy też szkoleniowej, więc tu jakby według mnie nie ma żadnego powodu do niepokoju, szczególnie, że MOSiR spółka z o.o. jest 100% własnością miasta Lublin, a kwestia ta, o której pan dyrektor już wspomniał, że nakłady remontowe, inwestycyjne spółka będzie mogła jakby rozliczać i bardziej efektywnie, kosztowo rozliczać te spółki, będąc właścicielem chociażby poprzez odpisy amortyzacyjne, to jeden efekt ekonomiczny, drugi no taki, że jednak MOSiR jako spółka prawa handlowego, no istotne jest, co się znajduje chociażby dla kwestii płynności finansowej, co się znajduje po stronie aktywów. Wdrożenie spółki w majątek jakby ugruntowuje jej stabilizację finansową w normalnych oczywiście okolicznościach przyrody, bo dzisiaj też
wszyscy sobie zdajemy sprawę, że praktycznie... Mówi pan przewodniczący o stabilizacji finansowej zarządu, tak? Bo słyszałem, że wiele osób by chciało takiej stabilizacji. Znaczy mówimy o funkcjonowaniu, panie radny, spółki jako takiej, realizującej zadania ustawowe miasta. Rozumiem tutaj docinek pana radnego, natomiast mówimy o spółce. Wiadomo, rządy są, że rządy się zmieniają, spółka mam nadzieję pozostanie i będzie trwać. I kwestia stabilizacji ekonomicznej i majątkowej spółki jest bardzo, bardzo istotna, a jeżeli ktoś się spodziewa, że będzie to spółka dochodowa, no to możemy to oczywiście włożyć między jakieś sny, bo nie takie zadanie, cel i misja spółki. To może przydługa, za co przepraszam, ale moja opinia w tej sprawie. Mogę? Pan radny Eugeniusz Bielak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zgadzam się, dobrze, że są jakieś działania czynione, żeby koszty były mniejsze, operacyjne czy remontów, to co pan dyrektor Mazur mówił. Natomiast, panie przewodniczący, ja bym nie uciekał od gospodarowania. Panie radny, ale bardzo słabo pana słychać głośno. Panie radny, to znaczy oszczędnego w okresie epidemii. Panie radny Bielak, czy mnie pan słyszy? Może wyłączę, może wyłączę. Proszę wyłączyć kamerę, więc poprawi się. Właśnie to zrobiłem. Bardzo proszę. Lepiej jest? Super. Tak, znakomicie teraz. Więc tak, wydaje mi się, że trzeba zacząć myśleć, bo jest drugi etap epidemii i mówienie, że dobrze zarządzamy, że dobrze zarabiamy. Ja myślę, że trzeba zacząć zapinać pasa trochę i przynajmniej spółki komunalne, prezesi, zarząd sami powinni wystąpić z inicjatywą, bo jeżeli pracownicy mają okrojone pensje i są na zdalnym, czy powiedzmy nie mają podwyżek planowanych, bo jest sytuacja finansowa, wiemy jaka, więc uważam, że tam powinna być jakaś oszczędność i zarządy powinni sami zgłosić chęć obniżenia sobie pensji, czy powiedzmy wprowadzenia oszczędności, czy programu oszczędnościowego, bo to nie o jedną pensję chodzi. Wiemy, że to są duże pieniądze i tu nie mówmy o, i proszę nie rozumieć tego, że komuś chce zabierać pieniądze, tylko chciałbym zobaczyć program oszczędnościowy na okres epidemii. Tak jak się nic nie dzieje, więc wpływów finansowych nie będzie dużych, to wiemy, czy Aqua zamknięta, czy hale nie w pełni wykorzystane, czy stadiony. I myślę, że tu trzeba zacząć mówić realnie. W telewizji słychać z innych miast takie wypowiedzi, że jest sytuacja trudna i tu trzeba powiedzieć, że jest trudna sytuacja, jesteśmy w okresie epidemii, szukamy oszczędności i ja chciałbym, żeby MOSiR szukał oszczędności finansowych u siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Rozumiem, że to opinia, czy pan prezes Szpuzwel-Szpo chciałby odpowiedzieć, bo na poprzedniej komisji pan prezes jakby wyliczał oszczędności, to po pierwsze, po drugie to, że skorzystano z tych tarczy antykryzysowej, co jest związane z utrzymaniem zatrudnienia, ale nie chcę zabierać panu prezesowi możliwości. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jakby bardzo proszę. Realizując myśl pana radnego Bielaka, chciałbym jakby powiedzieć, bo się trochę przygotowałem. Oszczędności, które poczyniliśmy od marca do września, są na poziomie 7 248 000. Z tego na wynagrodzeniach 156 000, na usługach obcych 6 200 000 i na materiałach 1 089 000.
gdyby to rozbijać konkretnie, to na materiałach eksploatacyjnych 214 tysięcy, urządzeniach technicznych 200, energia 330, na ściekach 189 tysięcy. W tych usługach obcych to największa pozycja to są usługi remontowe, ochrona mienia ponad 300 tysięcy, usługi remontowe to jest 1 666 tysięcy, usługi sprzątania 400 tysięcy, usługi reklamowe 200 tysięcy, dzierżawa nieruchomości 715 tysięcy. Czyli my od początku tej pandemii zaciskamy pasa, dlatego te dofinansowanie, któreśmy dostali i które miasto planuje nam dać około miliona złotych, w pełni nam wystarczy i zabezpieczy nas do końca roku. Co mógłbym jeszcze dodać? No? Staramy się i myślę, że już jakby abstrahując, wynik będzie lepszy niż w zeszłym roku. No, pan prezes może... Myślę, że pan dużo mi bardzo wyjaśnił. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Także przejdziemy do procedury zaopiniowania projektu. Bardzo proszę o panel do głosowania. Głosujemy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie, spółka z druk nr 898-1. Proszę o zaznaczenie opcji w głosowaniu i przekazanie przyciskiem, zatwierdzenie przyciskiem przekaż. Dziękuję bardzo. Ławniczek był przeciw. 8. I nawet Stwierdzam, że w wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt stosunkiem głosów 8 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, druk nr 907-1. Ktoś ma niewyłączony mikrofon chyba i tak słyszę pewne rozmowy, także proszę. Proszę. O właśnie. Nie widzę zgłoszeń, pytań, także przystąpię. Mogę? A kto to mówi? Dzień dobry, Piotr Popiel z tej strony. Pan radny Popiel, bardzo proszę, panie radny. Tak, dzień dobry państwu. Chciałbym tylko króciutko zapytać, czy strategia rozwoju miasta w ogóle jest obowiązkowa? Bo to uzasadnienie, tak muszę powiedzieć, że no fajnie, że jest, ale żeby tak strasznie mnie przekonywało, no to tak niekoniecznie. Jeśli mógłbym poprosić o odpowiedź. Oczywiście, oczywiście panie radny, zaraz udzielę głosu, tylko bez strategii miasta nie moglibyśmy aplikować o żaden projekt unijny, ale nie chciałbym wychodzić przed szereg. Kto może w tej sprawie odpowiedzieć panu radnemu? Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry panie radni. Pan dyrektor Robert Rzyśko, tak? Tak jak pan przewodniczący powiedział, przy ubieganiu się o dofinansowania z środków unijnych faktycznie posiadanie dokumentu strategii jest wskazane, bo często jest konieczne. Tak, są to dodatkowe punkty, tak? Musimy się powoływać na taki dokument. Jeśli weźmiemy kwestię podstawy prawnej, która była wzięta przy obecnej strategii rozwoju miasta, czyli tak jakby powołanie się na ustawę o samorządzie gminnym i na tą samą podstawę prawną powołujemy się tutaj, podejmując decyzję o wydłużeniu obowiązywania strategii, to faktycznie ta podstawa prawna
daje możliwość tak jakby sporządzenia strategii, chociaż z tej podstawy prawnej nie jest to tak jakby czynność obligatoryjna posiadania dokumentów strategii. Natomiast myślę, że już przy opracowaniu nowej strategii, podejmowaniu uchwały w zakresie strategii lub 2030 będziemy już bazować na znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gdzie posiadanie strategii już jest obowiązkowym, jest już obowiązkowe, tak? Więc ten dokument musi być obligatoryjny. No tutaj przede wszystkim chcemy też zachować tak jakby ciągłość funkcjonowania w obiegu prawnym takiego dokumentu. Dlatego też póki jeszcze nie przedstawiamy Państwu radnym dokumentu nowej strategii, to decydujemy się tutaj na zaproponowanie wydłużenia okresu obowiązywania obecnej strategii. No i też wiele powodów, tak, o których jest mowa w uzasadnieniu, jeśli jest potrzeba rozwinięcia tych przesłanek, to oczywiście tutaj jestem do dyspozycji, żeby jeszcze szerzej wyjaśnić. Dziękuję panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc przystąpilibyśmy do procedury głosowania, zaopiniowania projektu uchwały. Bardzo proszę. Głosujemy opinię do projektu uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, druk nr 97-1. Proszę wybrać odpowiednio opcję i zatwierdzić głosowanie przyciskiem przekaż. Jeszcze pan radny Margul nie oddał głosu. Czy pan radny jest na linii? Czy się słyszymy? Panie przewodniczący Margul. Nie słyszymy pana radnego, więc chwilę zaczekamy. Ile mamy czasu do zakończenia procedury głosowania? 3,5 minuty jeszcze mamy. 3,5 minuty. Dość długo. Spróbuję się skontaktować z panem radnym. Może odszedł na chwilę albo przerwało połączenie. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, bo panowie nas słuchają chyba, nie wiem, czy prezes MOSiR jeszcze jest. Patrzę na wpis w KRS-ie MOSiR-u i tam jest jeszcze pan Czarecki, a wpis... Dobrze, to przestawię telefon, żeby wszyscy słyszeli. Pan radny Margul jest za, oto jego słowo. Dobrze, wszyscy słyszeli, więc proszę o zakończenie głosowania. Proszę o dopisanie do protokołu, że pan radny ze względów technicznych nie mógł zagłosować, ale oddaję głos za, co potwierdził telefonicznie, znaczy ustnie do protokołu. W wyniku głosowania... 10 osób za. 10 osób za, przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Przechodzimy do punktu 5. Sprawy wniesione i tutaj mam sygnał od pana dyrektora Jakuba Kosowskiego. Chciałbym przedstawić
informacje na temat realizacji zadań w okresie pandemii. Czy pan dyrektor jest na linii? Tak, oczywiście, panie przewodniczący, jestem. I potrzebuje pan wniosek, panie dyrektorze, tak? Tak, jak najbardziej. Oddaję panu głos zatem, bardzo proszę. Proszę państwa, proszę wybaczyć bez z uwagi na internet i jakość połączenia bez wizji z samofonią. Szanowni państwo, krótka informacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie działalności sportowej. Mówię o szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w okresie tym trudnym, jakby powrotu ograniczeń. Mamy trzy grupy sytuacji. Pierwsza grupa sytuacji to taka, gdzie szkolenie jest prowadzone w sposób niezakłócony. I tutaj przede wszystkim mam na myśli sport seniorski, sport, no można by go nazwać wyczynowy, tam gdzie mamy drużyny startujące w ligach państwowych. Druga grupa to są działania związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży. I tutaj należałoby wspomnieć po pierwsze o zajęciach szkolnych, które jakby w całości przeszły na tryb zdalny, więc zajęcia na przykład w oddziałach sportowych czy w oddziałach mistrzostwa sportowego nie mogą się odbywać tak jak dotychczas. Natomiast w porozumieniu z klubami i z dyrektorami szkół pracowaliśmy w formule, która daje możliwość jakby kontynuacji szkolenia sportowego, ale nie pojęcia. Przepraszam, panie dyrektorze, momencik, przepraszam. Przewodniczący Leszku Daniewski, czy się słyszymy? Jakbyś mógł wyłączyć mikrofon. Halo? Czy pan radny Daniewski nas słyszy? No niestety, chyba odszedł od komputera, zostawiając włączony mikrofon i mamy pogłos. Zatem proszę. Wyłączyłam już, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Tak więc mówiłem tutaj o tym, że udało się wypracować formułę wspólnie z dyrektorami szkół, wspólnie z klubami, tak żeby te zajęcia mogły być realizowane, oczywiście nie w wymiarze 1:1, ale żeby to kontynuacja szkolenia była w ramach szkolenia jednak klubowego. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, zajęcia te stricte klubowe, one się odbywają, także zajęcia na pływalni, bo z pływalniami tutaj był największy problem, ale dzięki decyzji rządu udało się jednak utrzymać tą dostępność pływalni dla sportu, dla klubów sportowych, co bardzo nam ułatwiło tutaj funkcjonowanie, ponieważ taki lockdown, jaki był w marcu, kwietniu, no niestety, ale po raz kolejny wpłynąłby na obniżenie poziomu szkolenia właśnie w tej dyscyplinie sportu. Więc to udało się przeprowadzić i tutaj czekamy też na właściwie ostatnią dużą imprezę sportową w tym roku, Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu, juniorów 17 i 18 lat. I to byłaby druga grupa sytuacji, tak wrócę do pierwszego wątku. I trzecia grupa sytuacji to są imprezy sportowe, gdzie część imprez sportowych, no z uwagi na sytuację, z uwagi też na pewne ograniczenia, chociażby w kontekście imprez biegowych, zostało odwołanych i już organizatorzy poinformowali nas, że w tym roku te imprezy się nie odbędą. Także to jest taka krótka informacja, drodzy państwo, jeżeli będą potrzebne szczegóły, to oczywiście jestem do państwa dyspozycji, natomiast bez wątpienia tutaj duży wysiłek środowiska sportowego i o tym chciałem wspomnieć, w tym, żeby dopasować się do tych wymogów sanitarnych, które są nałożone, ale jednocześnie, żeby w sposób umiejętny też rozmawiać z rodzicami i zapewnić bezpieczeństwo dla trenujących, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Nie widzę pytań do pana dyrektora, czy jakieś inne sprawy wniesione? Bardzo proszę, pan radny Eugeniusz Bielak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam do pana prośbę, bo jest nowy sezon. Przepraszam, panie radny. To, że przepraszam, panie radny. A zmienił się. Przepraszam. Panie radny, przepraszam. Halo, panie radny Bielak. Prośba, proszę wyłączyć kamerkę, bo naprawdę nie rozumiemy, co pan mówi do nas. Już to zrobiłem. Panie przewodniczący. Proszę świetnie słychać, bardzo proszę. Dobrze słychać? Bardzo dobrze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym pana prosił zwołać posiedzenie może nie teraz, tylko w przerwie sezonu Motoru Lublin, drużyny piłkarskiej. Dlaczego? Dlatego, że zmienił się skład zarządu. Tamten zarząd obiecywał awans do pierwszej ligi.
i że mamy świetną drużynę. Mamy świetną drużynę, tylko niestety ta drużyna nie nadaje się do poziomu gry w tej lidze. Tam trzeba uzupełnić skład i myślę, że zarząd nad tym zapanuje, bo poprzedni zarząd zmarnował czas. Nie widać drużyny zbudowanej. Obecność, kto był na ostatnim meczu, jak byliśmy, jak Motor grał u siebie, jak widać było i słychać, jak kibice reagowali. To nie jest drużyna dla mnie. Powiedzmy, to jest tak, jak zagrali, tak samo jak reprezentacja zagrała w niedzielę, to Motor tak samo gra. I jak się chce zobaczyć, jak awansują, to trzeba by raczej wracać tabelę i patrzeć, na którym miejscu jest Motor, nie od góry. Tam trzeba przemeblować tą drużynę i myślę, że zarząd będzie wiedział, co zrobić, żeby po prostu szanse jakieś były na utrzymanie się i na awans, żeby zachować, żeby czy zacząć budować drużynę, bo nie sądzę, żeby się w tym roku udało, w tym sezonie awansować, bo jest to niemożliwe, bo jest strata kilkunastu punktów. Jak mówiłem wcześniej do prezesa, że trzeba kupić 5-6 zawodników, którzy grają w tej lidze co najmniej, no to niestety panowie myśleli, że Beniaminek wejdzie i będzie szalał od razu, będzie w czubie. Nie będzie. To nie jest drużyna, która grała w Ekstraklasie tak jak Łęczna i to jest przykład, jak jest dobre zarządzanie, jak jest dobry sztab trenerski, jak można zbudować drużynę w przeciągu roku czasu. I w Łęcznej to zrobili. I z przyjemnością się tam ogląda. Ja bym bardzo chciał w Lublinie, nie chciałbym jeździć po wioskach, oglądać meczów na wyższym poziomie, tylko chciałbym, żebyśmy mieli to na arenie Lublin. I prosiłbym pana, żeby być może w przerwie, żebyśmy porozmawiali, żeby zrobić spotkanie, zaprosić władzę klubu, trenera, żebyśmy mogli rozmawiać na ten temat. Byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny, przyjmuję ten wniosek do realizacji, oczywiście tak jak pan zasugerował, no, w okienku transferowym, tak, żeby poznać również jakby podejście zarządu do przyszłego sezonu i wzmocnienia, no, dodatkowo w tej chwili rozpoczynamy procedurę pracy nad budżetem, więc komisje stałe Rady Miasta będą się spotykały również częściej, więc nie chciałbym jeszcze dodatkowego posiedzenia w tym momencie, no bo w tym momencie, jak rozumiem, niewiele co możemy zrobić. Oczywiście musimy tutaj wziąć również pod uwagę, że miasto Lublin już jest mniejszościowym akcjonariuszem spółki posiadającym 26% tegoż akcjonariatu. Natomiast no, jak najbardziej mamy uprawnienie do tego, żeby zapytać ze względu na ważność tej dyscypliny i tego klubu dla sportu lubelskiego, żeby spotkać się z zarządem i porozmawiać o przyszłości, bo jak sądzę, również miasto będzie donatorem również w przyszłości, jeżeli chodzi o klub i będzie wspierało również finansowo klub. Dziękuję panu radnemu za ten wniosek. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc jest pan przewodniczący Zdzisław Drozd. Bardzo proszę. Przepraszam, panie przewodniczący. Czy pan słyszy? Halo, panie radny Drozd. Proszę włączyć kamerę, bo analityczna sytuacja jest jak z panem Bilakiem. Panie radny, nie słyszymy pana. Proszę wyłączyć kamerkę, będzie lepsze. Tak, słyszę. Już wyłączyłem. Czy teraz, mnie słychać? Jest idealnie, bardzo proszę. Bardzo proszę, ma pan głos. Nawiązując do tematu, chciałbym spytać, czy już przekazanie jest definitywne dla nowego jakby właściciela spółki Motor. I chciałbym spytać, za jaką kwotę końcową miasto jakby przekazało tą spółkę innemu właścicielowi. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Łukasz Mazur, czy jest jeszcze z nami? Jest. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi panu przewodniczącemu.
Szanowni Państwo, nie bardzo rozumiem pytanie w zakresie przekazania za kwotę końcową nowemu właścicielowi. Ja przypomnę, że gmina Lublin nie zbyła swoich akcji. My jesteśmy cały czas akcjonariuszem spółki, natomiast na skutek wejścia nowego akcjonariusza, który wniósł dodatkowe środki, my nie otrzymaliśmy tych środków jako gmina Lublin, tylko otrzymała je spółka poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz objął akcję, środki trafiły do spółki na kwotę 3 600 000 zł na ten moment. My posiadamy tyle akcji, ile posiadamy dotychczas jako gmina Lublin, natomiast staliśmy się mniejszościowym akcjonariuszem. Nie zbyliśmy tych akcji, to podkreślam. Mm-hmm. Zmieniła się proporcja akcjonariatu z większościowego na mniejszościowy w tym momencie. Dobra. I zmienił się właściciel, bo to jest najistotniejsze. No, właściciel. My też jesteśmy współwłaścicielem poprzez posiadanie pakietu akcji, tak? No ale prawo z wykonywania głosu na walnym mamy do wysokości posiadanego do posiadanych akcji, więc siłą rzeczy jesteśmy mniejszościowym akcjonariuszem. W tym sensie no to większościowe prawo ma nowy inwestor do wykonywania prawa głosu, a tym samym podejmowania decyzji. No ale jak kto z Państwa był na spotkaniu z panem prezesem Jakubasem, to widać, że pan prezes no, ma raczej wizję tutaj zarządzania klubem w konsensusie z miastem i w uzgodnieniu z miastem, więc myślę, że mam nadzieję, że ta współpraca będzie w takim kierunku, żeby do wspólnego celu dążyć, a więc do lepszego poziomu sportowego piłki nożnej czy Motoru Lublin w przyszłości. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem poproszę o listę końcową. Proszę o odznaczenie swojej obecności i potwierdzenie przyciskiem przekaż. Ile, bo nie dosłyszałem? 11, wszyscy obecni. Wszyscy obecni, tak? Czy Państwo radni sprawdzili, żeby nie było? Wszyscy obecni, tu mamy potwierdzenie z Biura Rady, z obsługi komisji, że wszyscy obecni. Nie, właśnie, bo mnie nie ma, nie zdążyłam kliknąć. Aha, no to jak 11 mamy? Ktoś? Nie, mamy 11 osób, to zaraz, bo ja nie zdążyłam zobaczyć, czy... No zaraz, sprawdźmy, czy Pani Przewodnicząca Kwiatkowska... To się widać, nie, pod Kamińską jest. A, pan tak, przewodniczący Łoboda się tutaj podszył. Tak, kliknął pan przewodniczący Łoboda. Dobrze, to czy możemy do... Tak, to prawda, kliknąłem. Musiałem zostać w obecności. Nie. Przepraszam, mój błąd, nie powiedziałem, że dotyczy to radnych, no ale nie, no potwierdził pan, że wypadł do końca, także nie ma tutaj jakiejś uwagi, tylko zwracam się do pani przewodniczącej Kwiatkowskiej, czy możemy do protokołu stwierdzić, że pani była na potwierdzeniu listy końcowej? Oczywiście, panie przewodniczący, i dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem proszę o zaznaczenie w protokole, że pani przewodnicząca Kwiatkowska uczestniczyła do czasu zamknięcia posiedzenia komisji. Wyczerpaliśmy zatem porządek obrad. Dziękuję państwu za uczestnictwo, zarówno radnym, jak i naszym gościom. Życząc dużo zdrowia. Do zobaczenia na następnych komisjach i sesji.